Kuba z Maciejem rzucili wszystko, nogi ich same poniosły. A do stajenki droga daleka przez ciemne lasy i wody. A tam wśród sianka dziecina czeka na dwóch lechitów pokłony. Pieśnią na ustach, marszowym krokiem, witając w karczmach nieczęsto. Zbójców na drogach były watachy, nieraz lechitów napadli. Zabrali kiesy, guziki z blachy, piórka z krakusek ukradli. Czapką do ziemi i niżej jeszcze z pacierzem na kolanach. A gdy wrócili i powiedzieli o cudach, które widzieli, wszyscy dzieciątko to kochali, wiedząc i będą zbawieni. Wygląda na to, że teraz jest podpisany memorandum o rozumieniu między Ministerstwami Infrastruktury obu krajów, między ministrem infrastruktury Ukrainy Włodzimierzem Omelianem i ministrem infrastruktury Polski Andrzejem Adamczykiem o tym, że będzie przywrócony ruch kolejowy na trasie Przemysł-Nizankowice. I teraz, ale teraz mamy inne duże wiadomości. Reaktywacja trasy na pełnej długości od Niżankowic do Smolnicy jest włączona w strategię rozwoju transportu Ukrainy, całego transportu Ukrainy na 2019-2020 rok. Oczywiście, że Ukraina gotuje uzyskać finansowanie zewnętrzne, dlatego to jest duże środki, około 200 milionów. A to.
Pomysł się zrodził nagle, niespodziewanie, żeby powstała akcja Mikołaj bez granic. Wspólnie z kolegami z linii 102 UAZ Lwowa wpadliśmy na taki pomysł i zaczęliśmy działać. Od 3 lat działamy. Святом радості і мрії. Ми щиро і сердечно вас вітаємо. А тепер, власне, радий запросити на цю сцену культурно-мистецький центр «Фора» зі Львова з новорічно-миколайковою виставою, яка сьогодні приїхала до вас спеціально. Вітайте! Rzeczywiście jest wspaniałą akcją, która daruje zawsze radość dzieciom. I ta akcja odbyła się już po raz trzeci. Pierwszy raz w Chorowie. W tamtym roku mieliśmy taką możliwość witać linię 102PL w Niżankowicach w naszej szkole. I widzimy, że taka akcja jest potrzebna, bo nie trzeba dużo słów. Wystarczy tylko zobaczyć uśmiech na twarzy dzieci. I tym wszystko jest powiedziane. Bardzo się cieszymy, że jest taka linia 102, że łączy ludzi pomiędzy Polską a Ukrainą.
się mówi, że tak daleko, a tak blisko. To jest po prostu no, nasze osiągnięcie takie. I, no, chcieliśmy to zrobić, udało nam się zrobić i dążymy do tego, żeby po prostu nasze pociągi jeździły w kierunku tutaj Niżankowic i dalej. Oczywiście, no i myślimy, że to osiągniemy. Як я старалася чи старався, у мене будуть дуже гарні подарунки. Ви молодчиночки, а ви любите феєрверки? Але розумієте, тут є такий нюанс. Ми з вами знаходимося в приміщенні. Я навіть не знаю, як називається. Народний будинок, так? Народного будинку, уявляєте? Народного будинку. Зараз я піднімусь до гори. А ми приготувалися. Ми робимо від тихшого звуку до дуже голосного, добре? Від ніжок. П'ємо ручками по ніжках і маленький звучок робимо. Це була репетиція, ви розумієте, правда? А тепер потужно і дорослі долучаються. Три, чотири. Як для вас. Ну, зовсім слабенько. Давайте третій раз і так потужно-потужно. Увага! Чудово! Тепер ви знаєте, як у новорічну ніч робити фейерверки, правда? Ви молодчинки! Я вам дуже дякую, ви чудові дітки! Давайте поплескаємо один одному. І ми продовжуємо. Якщо будеш ти добрим до людей, хопить, що він тебе, якщо будеш ти добрим до людей. Моє бажання, щоб та лінія рзвичайно зостала відкрита, щоб ми могли поконувати те одлеглості дуже просто, легко, швидко, щоб ми могли ще спотикати, щоб не було тої границі поміж Польщею та Україною. Ви добрі діти, буде з того Бога діти. Хай же вам сонце світить, захищає, мов покров. Божа ласка і любов. Божі слуги ангелята, розвантажуйте санчата, розпаковуйте гостинці, роздавайте всім мемрем. Чекаю, так чекаю, на день святого Миколая, коли під подушку зісну. Двома руками я пірну, і в цю мріяну хвилину.
овощі в торбину, де нерозбірливі в порядку, там і цукерки, і шоколадки, і жуйні вафельки, і гік-так. Ну все це добрий в мене смак. А ще глядить друга торбинка, там із одежі є новинка, і не одна ось там дрібничка, новенька є мені спідничка. І цю мріяну хвилину я вибула сущі в торбину, де нерозбірливі в порядку, там і цукерки, і шоколадки, і жуйки вафельки, і гінта. No bardzo się cieszę, że była bardzo miła atmosfera, dużo dzieci. Dzieci bardzo się cieszyły z otrzymanych prezentów i myślę, że będziemy kontynuować nasze tutaj tradycje już, bo tu jesteśmy trzeci raz na tej części kraju, na Ukrainie. Wy czekali, dzieci? Znaju, molitwy ja wasi czu, tomu rado wszystkich witaju. І про вас я не забув, всіх я щедро дарую, бо листи ваші читав, потім далі помандрую, ще багато маю справ. Pokój na ziemi, dziewczęta.
Najważniejsze dla mnie z dnia dzisiejszego to jest uśmiech tych dzieci, które uśmiechały się, odbierały prezenty i cieszyły się, że ktoś o nich pamięta, o nich święty Mikołaj, że ludzie z Polski przywieźli tego świętego Mikołaja i rozdawali te paczki. Dla mnie następny krok malutki, step by step do przodu w celu promocji powrotu tej linii. Ja również widzę na przykład wiarę coraz częściej w oczach ludzi dorosłych, którzy uświadamiają sobie, że będą mieli kontakt z Europą dużo szybszy niż przez Wów naokoło, jadąc z jakąkolwiek innym środkiem transportu. No i moje małe marzenie, to jest moje marzenie, no to powrót pociągów na tę linię. Ale tak naprawdę nie tylko pociągów pasażerskich, które dużo pomogą. Bardziej mi się marzy cargo. Bardziej mi się marzy jakiś kamień z gór, który byłby transportowany potem w głąb Polski. A to by urzeczywistniło wtedy możliwości linii 102, ale przede wszystkim przyczyniło się do wzrostu miejsc pracy po jednej i po drugiej stronie granicy. A to jest chyba najważniejsze. Mikołaj czyni cuda, więc wierzmy, że i ta nasza wspólna prośba się spełni. Dziękuję. Ja też lubię. Święty Mikołaj nam za taki czas pomagaj, Mikołaju. Domu Święty Mikołaj nam za taki czas pomagaj, Mikołaju. A teraz odpowiedź polska. No. Ktoś to może znać, Jezus mu imię, Maria mu maty. Tu angeli czudeca, rożdennego bojaca, a nim stoi trasyca, owce smutno pasyca. Pastery i chlaczy, kto tym Boga baczy, tutże. Zaczęliśmy od wiadomości Kieryzady, później spotkaliśmy Ciebie przy pierwszej naszej akcji Mikołaj bez granic w Chyrowie. Ja oceniam swoją tutaj, ze swojej strony, że akcja jest bardzo dobra. Nasze tutaj stosunki międzysąsiedzkie się poprawiają. Chcemy dążyć do tego, żeby jednak ta granica była bardziej otwarta przez to nasze połączenie kolejowe, które mamy nadzieję będzie już niedługo realizowane. Ja prawie nie mam nic do powiedzenia. Jest tak wspaniale z Wami, że dziękuję Wam za wszystko. Proszę o jeszcze i róbmy to dalej, co zaczęliśmy. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Власне, хотів би тільки ще додати, ті, вони ж приготували подарунки, пачки, які ще поїдуть в наші дошкільні установи, там десь в горах, де найбідніші діти. Кароль, Кацік, лінія 102. Цішеся, що молоді особи можуть побачити, що можна таку ініціативу робити. Цішеся, що молоді особи бачать, що можна лавати певні речі, які були свого часу, і не поконали, як ще люди питали, як би собі границі відкривали. Cieszę się, że spotkałem wspaniałych przyjaciół po drugiej stronie granicy, którzy pomogli nam razem, wspólnie osiągnąć ten. Słuchajcie, za spotkanie, za mądre głowy i wspaniałe idee, które trzeba realizować, żeby połączyć te dwie strony granicy. Za to warto by było. Na drogę. I to były toasty.